Witam wszystkich ponownie. Ponownie dzisiaj. I żeby nie było tylko to nagranie organizacyjne, to cytaty oczywiście będzie. Cytat, gdzie się nam otworzy. Mam zaznaczonych kilka tutaj. Tu jest zaznaczone. Tak. Co musi zrobić człowiek, aby mógł wiedzieć, co dobre, co złe? Dokładnie podał prorok Izajasz. A w księdze Eklezjastyka dokładnie powiedziano, co powinien czynić mądry, aby mógł poznać przyczyny rzeczy dla ludzi najważniejszych. W księdze Izajasza prorok Izajasz podaje, co należy zrobić, aby człowiek mógł rozróżniać, co dobre, a co złe. Natomiast w księdze Eklezjastyka dokładnie powiedziano, co powinien czynić człowiek mądry, który chce poznać przyczyny rzeczy dla ludzi najważniejszych. Oczywiście nie podaję z której książki, nie podaję strony. Dla ciekawskich, ciekawcy muszą być zmuszeni do zorganizowania sobie wszystkich książek pana doktora, i przewertowania, jeżeli nie przeczytania. Czyżby jeszcze jeden fragment? Jeszcze jeden fragment? Nie, na dzisiaj byłoby za dużo. Za dużo esencjonalnej treści. Chciałem wam pokazać dzisiaj zmielony proszek wątrobowy. On nie jest hermetyczny, on troszkę dymi tutaj. Zapach taki średni. I chcę wam powiedzieć, że udało mi się osiągnąć poziom taki, że w tym jednym słoiczku jest pół kilo nerek. Pięknie zmielonych proszku nerkowego. Pół kilo jest w tym słoiczku. Z pół kilograma nerek uzyskuje się taki słoiczek, który na pewno 2 lata może stać. I teraz dosyć istotna sprawa, istotna. Po co to dzisiejsze nagranie? Ja przepraszam, że tak dzisiaj może bez ładu, bez składu to mówię, ale to nagranie jest po to, żeby przekazać wam termin spotkania piątkowego i miejsce, dlatego że miejsce ulega zmianie. Postanowiłem zmienić miejsce ze względu na to, że gdy było nas ostatnio, trzeba było 3 stoliki scalać i nie było to na tyle komfortowo kameralnie, jak ja bym chciał, żeby przyszło dosłownie kilka osób, a jeżeli nawet przyjdzie 2 czy 3 osoby, to wystarczy. I będzie spotkanie na ulicy Szpitalnej. Natomiast gdzie, powiem każdej zainteresowanej osobie telefonicznie. Godzinę wam powiem, że to jest godzina 14:30 w piątek, w ten piątek. Ulica Szpitalna, godzina 14:30. Telefon będzie pod moim filmem bezpośredni do mnie. Każdy zainteresowany dowie się. I teraz tak, tam można sobie siąść spokojnie, porozmawiać. Telefony mają słaby zasięg, nie ma kamer, nie ma monitorowania wszędzie, więc można sobie spokojnie coś wypić kawę, można zjeść golonkę, bo mają tam bardzo dobrą golonkę. Nawet można do tej golonki zamówić jakieś 1-2 ziemniaczki z pieca konwekcyjnego. To już jest sprawdzone i to u nich działa, czyli można optymalnie zjeść. I na tym spotkaniu, które będzie w ten piątek o 14:30 na tej ulicy Szpitalnej,
będzie gość specjalny. Nie ja, ja nie jestem gościem specjalnym. Zaprosiłem gościa specjalnego, z którym będzie można w cztery oczy porozmawiać. Dlatego myślę, że warto. Więc zamówione jest fajne miejsce, kameralnie można się spotkać. I po to było to dzisiejsze teraz nagranie. Także w ten piątek 14:30. Ja wiem, że to są tak zaskoczenia, mówię o tych terminach, ale to tak ma być. Nie, że przez tydzień czy dwa się wszyscy przygotowują, bo to jest tak po partyzancku. Co jeszcze wam chciałem powiedzieć? Jest parę rzeczy, ale to powolutku. Będziemy kasować nagrania, nagrywać nowe. Wszystko idzie do przodu. Wszystko jest na bardzo dobrej drodze i wszystko idzie w kierunku bardzo dobrym. I tyle. W tym zawieszeniu pozostawiam was po drugiej stronie. Pozdrawiam jeszcze raz ponownie wszystkich.